Witajcie moi drodzy. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O wnętrzach, które są zmorą dla fotografów, o trawertynie i o tym, dlaczego architekci ubierają się na czarno. Serdecznie Was zapraszam. A ja nazywam się Katarzyna Sobańska-Jóźwiak, jestem architektem i właścicielką pracowni aranżacji wnętrz Dobre Projekty w Gdańsku. Ten 107-metrowy apartament naszego projektu posiada dwie łazienki. Jedną z wejściem od strony sypialni. Pokazywaliśmy ją już Wam w jednym z naszych poprzednich odcinków. I drugą dla gości, zlokalizowaną w części dziennej. Oto ona. Zobaczmy. To wnętrze, choć niewątpliwie piękne, jest zmorą dla fotografów i filmowców z uwagi na płaszczyzny, które odbijają wszystko. Również to, czego pokazać nie chcemy. Jeśli macie na to jakiś sposób, dajcie znać w komentarzach. No ale co zrobić, kiedy uwielbiamy stosować w łazienkach duże lustra i duże kabiny prysznicowe? Nic. Na co dzień się nie filmujemy chyba w łazienkach. Jeśli uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzach. Łazienka jest cała w trawertynie i w bieli. Powiem Wam, że w takich wnętrzach jak to, mój umysł, który codziennie bombardowany jest setkami deseni, kolorów, faktur, po prostu wypoczywa. Może dlatego właśnie architekci i projektanci mody ubierają się na czarno. To bardzo ciekawy temat, wart osobnego odcinka. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Kasiu, co jeszcze powiesz o tej łazience? Chodźmy do środka. Mamy tutaj umywalkę, miskę ustępową, bidet i kabinę prysznicową. Czyli wszystko, co potrzebne do życia. Dokładnie tak. A tu, w narożniku, ukryliśmy sprytną szafę, w której przechowujemy odkurzacz, mop, detergenty. Dlaczego sprytną? Ponieważ wtopiła się przepięknie w całe tło, niczym kameleon. Powiem Wam tak. W tym apartamencie zaprojektowaliśmy oprócz dwóch łazienek jeszcze pralnię, ale uważam, że takich szaf do przechowywania nigdy za wiele. Tak, tym razem pralka jest w pralni. W tym mieszkaniu. Ściany wyłożyliśmy jasnym trawertynem o delikatnym rysunku i dużej porowatości. Spójrzcie, każda płytka jest inna. Nie ma efektu stempla. Naturalny kamień w łazience to zawsze dobry wybór. Sposób wykończenia kamiennych płytek wpływa znacząco na efekt finałowy. Ja uwielbiam trawertyn matowy z widocznymi porami i na pozór niedoskonałościami, ale jest też polerowany. A jaki Wy lubicie? Poler czy mat? Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Zadaliśmy Wam dzisiaj mnóstwo pytań. Dziękujemy bardzo za liczne lajki, subskrypcje, komentarze. To bardzo miłe. Prosimy o więcej. A jeśli potrzebujecie projektu rezydencji, domu, apartamentu czy mieszkania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Do następnego odcinka.